Technologika do testów dostała HTC Rime, teoretycznie jeden z wielu telefonów na Androidzie, jakie ukazują się na rynku. W Rime jest jednak coś, co wyróżnia go z tłumu i dlaczego zwróciliśmy na niego swoją uwagę. Otóż stworzono go z myślą o tych wybrednych. Najważniejszy w nim jest komfort codziennego używania telefonu. Dlatego właśnie producent do zestawu dodaje podstawkę do ładowania. Wystarczy, że położymy na niej nasz super telefon i po problemie bateria naładuje się do pełna. Nie jest to ładowanie indukcyjne, ale mimo wszystko przyznać trzeba rozwiązanie dość wygodne. W Rime HTC uprościł też nieco interfejs Sense oraz widgety, które wyświetlają na ekranie najbardziej potrzebne informacje o mailach, wiadomościach i nieodebranych połączeniach. Telefon wedle zamysłu przeznaczony jest głównie dla pań. Po pierwsze ze względu na dość szeroką gamę kolorystyczną. Kupić go można m.in. w kolorze wiśniowym czy śliwkowym. Oferuje też drobiazg, który sprawić ma, że mąż dzwoniący do żony nie usłyszy nieśmiertelnego hasła „Kochanie, nie mogłam znaleźć telefonu w torebce”. Wszystko za sprawą Charm, czarującej kosteczki podpinanej do gniazda słuchawkowego w telefonie. Mała świecąca kostka podpięta linką do telefonu może swobodnie wystawać z torby czy plecaka. Zaświeci zaś, gdy przyjdzie SMS lub połączenie. Wtedy wystarczy jedno pociągnięcie za linkę i telefon powinien z nad torby wylądować w naszej dłoni. To oczywiście teoria, bo praktyka pokazuje, że Jack lubi się wypiąć z gniazda słuchawkowego, a samemu talizmanowi brakuje też trochę magii. Chcielibyśmy, by powiadamiał nie tylko o wiadomościach czy połączeniu, ale również nadchodzących e-mailach czy czatach z Facebooka i to dopiero byłby czad. Ale znając Androida, problem wkrótce zostanie rozwiązany. Pozostaje tylko jeszcze jeden kłopot, którego w naszych testach akurat nie udało nam się pozbyć. Namówić naszą ukochaną, by kostkę podpinała do telefonu i wyciągała na wierzch, bo niestety najczęściej talizman wraz z telefonem lądował na dnie przepasanej torebki. A wtedy niestety magii nie było i cały czar Rime prysł.